Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pytałem wczoraj wieczorem współbraci, co to powiedzieć na takie zakończenie roku akademickiego studentom. Ojciec Michał wyjechał do Medjugorje. Się nie ma martwcie, modli się, wspiera duchowo. Ale dzisiaj to słowo właśnie kieruje na koniec. I ojciec Szymon tak powiedział bardzo krótko. Ja bym powiedział do kobiet, dbajcie o siebie, a do mężczyzn musicie się bardziej starać. Zostawiam wam to słowo ojca Szymona. Bardzo mi to jakieś dotknęło. Coś w tym jest, przyznacie. Nie, że nam panom to jakoś łatwiej tak zaprzestać w działaniu, nie trzeba jakiejś dobrej mobilizacji właśnie. Ja kobiety myślę mają też taką, no to jest piękne z jednej strony, się dbać o wszystkich dookoła, a z drugiej strony tak łatwo zapomnieć o sobie, nie? W tym wszystkim. To może na wstępie takie ojca Szymona zdanie, poparte jakimś doświadczeniem już kapłańskim, dłuższym. Jakoś mi to zagrało też to, ten cytat odnośnie kobiet i mężczyzn, bo chciałem dzisiaj powiedzieć o Łukaszu, ewangeliście, on mi został z tych ewangelistów, króciutko. I Łukasz, to wiele można by powiedzieć, ale w tej jego Ewangelii się bardzo wyróżnia właśnie stosunek do kobiet. Nie? To jak Łukasz zauważa kobiety. To już sobie można zrobić rachunek sumienia, panowie, jak wy zauważacie tutaj w naszym duszpasterstwie kobiety, studentki, ich potrzeby, jak reagują. Czasem zwrócić warto uwagę na twarz, co się robi, jak kobiety wokół, nie że mówią, ale co, na te wyrazy twarzy wokół, nie? To może dużo powiedzieć o naszym postępowaniu. Chciałem tak sprowokować do rachunku sumienia. Robiłem już to kiedyś, takie krótkie podpowiedzi świętej pamięci dr Wandy Pułtawskiej, która powiedziała kiedyś, że my panowie właśnie mamy problem z egoizmem. W pierwszej kolejności, w drugiej z zarozumialstwem. No tak jest. Mi się zdarzyło kiedyś nie pójść na radę duszpasterstwa, bo był mecz. To było jak był mundial. I to tak można z uśmiechem spojrzeć na to, ale jednak, czy tak jest? Później zdarza się też w rodzinach, nie? Że mąż właśnie mecz ogląda, wszystko nie istnieje, bo tu jest mecz. Dziecko patrzy za ścianą, nieważne, bo tutaj Lewandowski coś tam. Pomyślmy, egoizm panów i drugie zarozumialstwo. Znamy na wszystkim, nie? Można nieraz przejechać dwa przystanki tramwajem z kumplem i naprawdę rozwiązać losy świata. A później mnie spyta ktoś, a jak ci praca idzie, pisanie? No nie zacząłem. Tak bywa. Nie pozostanę dłużny też panią, i dalej cytując panią doktor, mówi pani Wanda, że kobiety mają problem z zaciętością i z zachłonnością. Jest zaciętością w takim braku przebaczenia nieraz. Mi się przypomina przykład takiej kobiety bardzo młodej, 7-latki, którą spotkałem kiedyś na pielgrzymce łódzkiej i ja tam byłem w gronie innych pielgrzymów, młodszych trochę ode mnie, byłem klerykiem i ta właśnie 7-latka, nie wiem jak ją miała na imię, ale bardziej, z takim bardzo zaciętym wyrazem twarzy przekonywała mnie, że jej mama chciała jej zrobić krzywdę, bo wpuściła taką wielką ćmę do pokoju, ona nie mogła jej później wyrzucić. Ja próbowałem przekonać, że to jednak
Nie, że mama pewnie chciała przewietrzyć pokój, było ciepło, że tam był sierpień, jest gorąco, to przecież z troski o tobie. Nie, mama mnie chciała tam skrzywdzić. No, śmieszne, nie? Siedmiolatki. A ile w naszej codzienności jest takich zaciętości? Że, ojejku, no nie przeskoczę tego. Co jest obiektywnie jakoś nie mocną jakąś krzywdą, nie? A mnie to tak jakoś, ojejku, no jak ta ćma, nie? Siedzi. I zachłanność. I tu doktor Wanda tak wskazywała na przykład takiej swojej koleżanki, która zmarła chwilę, jakiś czas temu, jeszcze przed panią doktor, i ona jako przyjaciółka porządkowała mieszkanie. Ja to też tak można sobie, panie, zrobić rachunek sumienia szafy. Na przykład. Ile jest z tym rzeczy niepotrzebnych, z jakiejś zachłanności. Nie? I później to też się ciągnie gdzieś w małżeństwach, że no właśnie, mężowie nie mają łatwo, nie? Cały czas jest mało, dawaj tu więcej, są potrzeby duże. Jak potrzeby, to w porządku, ale pytanie, czy tam nie ma zachcianek w tym, jakichś przesadzonych. Tyle i to bym tak dzisiaj podpowiadał jako rachunek sumienia po to, żeby pomyśleć o sobie, nie myśleć właśnie o tej drugiej stronie, czy koledze, koleżance, że o, tato ma problem właśnie z tym, o sobie, żeby się skonfrontować z tym samodzielnie i po to, żeby się pojednać. Pomyślmy, bo to słowo dzisiaj z Mateusza, modlitwa Ojcze Nasz, i tam jest, ona się kończy takim wezwaniem, że jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Jesteśmy wspólnotą tu naszą studencką i my też generujemy jakieś konflikty, problemy w byciu razem. I to jest bardzo naturalne. Źle by było nie wchodzić w przestrzeń konfliktu i za każdym razem tak nerwowo naciskać hamulec. O, tutaj nie, bo czuję, że będzie tak kolizyjnie, to się wycofam. Nie da się tak żyć. Jak mnie na kimś zależy, to ja potrafię się właśnie wejść w konflikt. To, że w dojrzałych relacjach nie ma konfliktów, to jest łuda, to jest jakiś mit, fikcja. Nie, tylko dojrzali ludzie potrafią dojrzale mówić o jakichś bolączkach, problemach. Ja bym chciał was dzisiaj do tego sprowokować. Ja tu kazanie kończę. Ja chciałbym, żebyście to kazanie dokończyli. To znaczy, jeśli czujesz, że jest coś, co właśnie trzeba komuś przebaczyć, albo wyrazić, że jest jakaś zadra, to zróbcie dzisiaj. Nie czekajcie na to nie wiadomo do kiedy. A może się już nie spotkamy. Znaczy jestem pewny, że się nigdy nie spotkamy w takim gronie, jakim tu jesteśmy. Nigdy nie powtórzy się taka sytuacja. Nie? Może troszkę, że się te same osoby za rok powtórzą. Takie same nigdy. Nie będziemy w takim składzie, na grillu za chwilę, po mszy. Żeby czegoś nie przespać. Nie? Pogódź się ze swoim przyjacielem, czy bratem, dopóki jesteś z nim w drodze. Bo za chwilę może się okazać, że nie jesteśmy. Ja się, wiecie, staram na bieżąco jakieś swoje z wami konflikty tak rozwiązywać. Mniejsze, większe. Ale jeśli też jest tak, że może ja coś komuś gdzieś powiedziałem niewłaściwie. Żartowałem coś z czegoś, czego nie powinienem żartować, tylko nie wiedziałem, nie? O jakiejś sytuacji głębszej. Bardzo bym był wdzięczny też za takie uwagi, nie? Żeby przyjść powiedzieć, dotknął mnie ojciec, tam zranił jakimś słowem. No. Także odwagi. Przebaczajcie ludziom ich przewinienia, bo wtedy i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.